Witam wszystkich bardzo serdecznie, to jest nowe Sprawdź zanim kupisz, ale ten Epic chyba jest jakiś głupi, bo wydaje skiny, których raczej nie kupisz. Stary, zobacz, jakiś krasnal, nie wiem co to jest w ogóle za bug blink. Chyba ktoś na niego na... Może na tym zakończmy ten rap. Powiem wam tak, skin dziwny. Dziwny, zobaczcie, krasnal, w ogóle nikt się tego nie spodziewał. Nie wiem czy był w przeciekach. I teraz tak, zacznijmy od dołu. Buty ładne, takie oblodzone. Spodnie ładne, takie fioletowe, jeszcze takich nie było. I koszulka taka, no, niebieska, fajna. Fajna, bez buglinga. Zobaczmy, jak bez buglinga wygląda. Fajna. I teraz tak, co jest złego? Bugbling, latarnia, która się pewnie świeci od damage'a albo od... nie, przepraszam. Reaktywny, czyli rozświetla noc. Czyli pewnie w nocy się świeci, jak mamy noc w Fortnite, to się świeci. Jeszcze nie grałem tym skinem. Ale zobaczcie ten łeb. Zobaczcie ten łeb. Beznicko, czy to ty? Nie, tego nie było. Wymazujemy, wymazujemy, wymazujemy. Kocham się, Beznicko. I teraz zobaczcie sytuację. Krasnal, wielki łeb, okej, to trzeba będzie sprawdzić, czy przeszkadza przy wychylaniu. Szafka, bierzmy tak, on ma edycję styli i wiecie, ja kupiłem tego skina na konsoli. Wiecie, bo ja kupuję na konsoli, ponieważ niby tam tańsze fałdolce teraz o 20 zł, ale nie mogę tego zmienić na komputer ze względu na to, że Epic Games zablokował mi możliwość kupowania fałdolców na komputerze i... muszę kupować na konsoli, nie wiem czemu. Pisałem do nich, nie odblokowali mi, nie wiem czemu. I teraz tak, zobaczcie jaka jest edycja stylu. Teraz was bardzo proszę o komentarze. Czy oprócz tych oczu, czy tam jak to woli, tych oków, czy coś się innego zmienia w tym skinie? Bo wydaje mi się, że nie. Okej, to jest skin za 1200. Pierwszy raz skin za 1200 z edycją stylu. Ale co to jest? Totalnie mi się nie podoba. Naprawdę. Lecimy na plac zabaw. Lecimy na plac zabaw i powiem szczerze, że nie wiem. Do tego jest zbierak. Do tego jest zbierak, żeby nie było, wiecie, że sam skin. I ten zbierak jest nawet spoko, aczkolwiek zaraz zobaczymy w grze. Pewnie też jest światło aktywne. Nie wiem, co mam powiedzieć o tym skinie. Powiem wam szczerze, że myślałem, że święta będą takim okresem, gdzie będę nagrywał sobie sprawy, zanim kupisz gładko. Aczkolwiek, co to jest? To powinno być zmontowane, ale chyba moja mina więcej wyraża niż montaż. Dobra, lecimy krasnalem. Lecimy krasnalem. Buty ma jak zwykłe skiny. Czarny rycerz nawet ma takie buty, tylko że czarne. No i co ten krasnal robi? Leci. Okej. Okay. Cały krasnal. Nic się nie zmienia. Weźmy jakąś broń i chcę wam pokazać ten czepek. Czapkę. W ogóle co ma wspólnego krasnal ze świętami? Szczerze nie wiem. Krasnal ogrodowy. Bo chyba innym krasnalem on nie jest. Takie krasnale... Nie, no nie był krasnali u świętego Mikołaja. Święty Mikołaj ma elfy, prawda? Czy mi się wydaje po prostu? Dobra, zbieraj... Okej, okay, stop. Zbierak ma straszny dźwięk, ale nie zły. Nie zły pod względem wyglądu. Dobra, zobaczcie sytuację. Jeżeli gościu stoi tutaj i wy chcecie na niego wychylić, to waszą czapkę widać 30 razy szybciej niż wasz łeb. Widzicie, on wie, z której strony wychylicie. To nie jest skin do grania. To jest skin do... To jest skin dla bogatych ludzi, którzy mają fałdolce i posiadają je na wydawanie na skiny, które będą rzadkie przez następny rok.
Ponieważ Krasnal prawdopodobnie i skiny świąteczne prawdopodobnie nie wrócą. I teraz sytuacja jest taka, zobaczcie. Krasnal, stoję teraz tak, że ktoś mnie nie trafi z przodu. Ale mój kask widać. Chciałem wam to pokazać na... powtórce? O kurde, wejdę na powtórkę. Zobaczcie. Krasnal. Okej. Okay. To jest skin, którego... nie warto. Nie warto go brać. Zbierak... jeżeli ten dźwięk was nie denerwuje, bo usłyszeliście pewnie, bo zamknąłem łeb, jak ostatnio mi ktoś napisał. Paczol, zamknij łeb, jak pokazujesz zbierak, ponieważ nic nie słychać. Okej, zamknę łeb. Wedle twojego życzenia, mistrzu. I okej, teraz zobaczmy teraz takie coś, bo nie będę tego totalnie montował, ponieważ ten skin nie jest warty nawet montażu. Ale moi widzowie są warci. Przepraszam was, widzowie. Naprawdę bardzo was przepraszam. Tylko, że ten skin jest słaby. Kurczę. Dobra, weźmy, odtwórz powtórkę. Odtwórz powtórkę. Zobaczymy, jak to wygląda. Ponieważ to jest chyba pierwszy raz. Pierwszy raz, jak ja wchodzę na powtórkę i na sprawdzenie kupisz. Okej. Okay. Tutaj wychylam. I teraz weźmy tryb dron wolny. Wyjdźmy stąd. Okej. Okay. Jesteśmy na tym samym poziomie, co nasz Krasnal. Powiedzmy, gdzieś z takiej odległości chcemy strzelić snajperką. I zwolnijmy tempo. Puśćmy. Widać łeb Krasnala. Wy to dobrze widzicie, ale się trochę przybliżę, co? Ja, ale czemu ja nie... pewnie wtedy gadałem, że o, jak to wygląda. I strzelałem. Nie, nie strzelałem. Co się dzieje? Nie, drop spada. Powtórka leci. Krasnal się nie rusza w ogóle. To już jest skin, który się nie rusza. O, jest, dobra. Krasnal, który strzela. Okej, okay, teraz nie było widać mojego ryja. Nie no, było widać mój ryj. Dobra, o, dobra, teraz będzie, okej, okay, pokazałem. Dobra, o, okej, okay, zobaczcie teraz to. Głowy nie widać. Głowy nie widać i zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli chcecie grać dobrze w tą grę, jeżeli często macie sytuację, gdzie stoicie właśnie za takimi schodami i chcecie wypikować na typa, to Krasnal jest najgorszym skinem, jakiego możecie kupić. Więc w tym momencie daję wam szczere, obiektywne sprawdzenie kupisz, jakie możecie mieć. To jest najlepsze sprawdzenie kupisz ever, ponieważ jest brzydki skin. Znaczy brzydki. Skin jest spoko. Skin jest spoko, ponieważ ten skin jest kolorystycznie ładny. To mi się, ta część mi się podoba. Widać mój kursor? Widać. Ta część mi się bardzo podoba, naprawdę to jest świetne. Plecak może być, okej, taka lampka, zbierak fajny, ale zobaczcie ten łeb. Czekajcie, w dół. Dobra, okej, teraz nie wychylam. Ja to widać, skąd ja będę pikować. Wystarczy stanąć za wupą, wycelować i poczekać na sekundę, w której ja podnoszę głowę. Więc to jest sprawdzenie kupisz... o Jezus, bym powiedział historyczne. Chciałem powiedzieć historyczne, ale naprawdę nie warto mieć tego skina, jeżeli chcecie grać tym skinem. Jeżeli chcecie mieć go w swojej kolekcji, oczywiście polecam, ponieważ ten skin będzie bardzo rzadki po świętach przez następny rok, jak skiny świąteczne. Przez następny rok tego skina nie będzie, więc nie bierzcie go, nie bierzcie. Ale jeżeli chcecie wziąć, to pamiętajcie, sprawdź zanim kupisz, ja dla was nagrywam, dlatego warto... Mój menadżer napisał. Co mój menadżer napisał? O! Mój menadżer napisał tak. Jeżeli chcecie kupić tego skina... jeżeli chcecie kupić tego skina, pamiętajcie o kodzie Patrol YouTube pisane razem. Napisał to Ernest? Naprawdę? Cześć, tu Ernest, tak napisał. Dobra, w takim razie pamiętajcie, kod Patrol YouTube, jeżeli im więcej osób będzie wspierających przez święta, tym więcej będzie nagród na święta, na Nowy Rok i tak dalej. No, święta i Nowy Rok. Takie nagrody planujemy. Więc ja się z wami żegnam. Wigilia za dwa dni, więc jeżeli to jest ostatni wasz odcinek, życzę wam wesołych świąt. Do zobaczenia i... jak chcecie więcej rapu tego, co było na początku, to dajcie znać w komentarzach. Cześć.